Witam. Kolejny raz na grzybkach. Na razie tak sobie idę i zbieram, ale pojedyncze. Czasem się dwie sztuki trafią, a to już max. Kilka jest, ale już widzę, tam jest ładna sztuka. Chyba jakiś ładny będzie, a drugi jakiś wywrócony. Pewnie zwierzyna go wywróciła. Noga twarda, wygląda na zdrowego, ale ten jest piękny. Ten jest naprawdę piękny. Spróbujmy się do niego dobrać. Ale korzeń. Piękny, to lubię. Ciemno strasznie w tym lesie. Jeszcze 7 rano nie ma. Ale cudak. Zdrowy, twardy, widać kapelusz ładny. Mamy dwa kolejne. Ok, te sobie może włóżmy. Ale je zaraz sobie obczyszczę. Ale jeszcze się porozglądajmy. Tu jakoś ich więcej się pojawiło. Tu widać, że były też stare. O. Sobie zgniły. Tam coś jest. Prawdziwek. Prawdziweczek. Tak. Super. O. Ładne nogi, grube. Młodziak. Super. Kolejny. Tam coś więcej może się trafić. Koszyczka. Grzyb nie zakrywamy oczywiście. Tam coś jeszcze też wystaje, a to może być coś innego, chociaż nie, no prawdziweczek. No to trafiłem w miejsce, tu kilka ich nazbieram. Tu widzę, są takie maluchy, nawet na nie nie patrzę. Jak sobie będą, chociaż pewnie się zarobaczywieją. Ten twarda sieć. Takie fajne same akurat nie za wielkie się trafiają, żeby nie zakryć. I wszystkie są twarde korzenie, będą zdrowe. Nic. Coś się bieli, ale to nie. To nie jest prawdziwek. Chyba musimy zmienić kierunek. Tu mamy rodzinkę muchomorów czerwieniejących. No tak, tylko wizualnie, bo ich nie będę zbierał. Szukamy prawdziwków. A tu mamy dwa prawuski w towarzystwie muchomora czerwieniejącego. Proszę. Coś się zaczyna dziać. Muchomorki tu sobie wszędzie rosną. Raz i dwa. Super. Kolejne zdobycze. O kurczę, ale olbrzymy nam się trafiły.
O rany. Pięknie. Prawie że będę zdrowy. O, tam jest jeszcze jeden. Przyjrzyjmy się temu jednemu. Piękny. Ale grubasek. Cudak. Ledwo go obejmuję. Proszę, jaki korzeń. Ślimak go niestety podjadł. Ale te... O rany, ale olbrzymie, patrzcie tu. Nie wiem, czy to bliźniaki, czy nie. Ale cuda. Normalnie olbrzymie. Piękne. W jednym miejscu trzy takie piękne się uchowały. Cud. Pozdrawiam.